wrażenie. Obraziliśmy go, Sven. Duch lasu mści się na nas. Mówi, że zboczyliśmy ze starej ścieżki. Obraziliśmy? Ten potwór zabił już 5 ludzi. Ma w życi ścieżki, duch, ty, mnie i ciebie. Jest chędożoną bestią z chędożonej puszczy. Rozrąbał mu żebra. Silny jest ten wasz duch. A ty coś ci za jeden? Geralt, wiedźmin. Najemny zabójca? Czego tu szukasz? Widziałem wasze ogłoszenie. Ogłoszenie? Tu mieszkają porządni ludzie, nie znajdziesz u nas roboty. Jesteś pewien? Bestia jest agresywna i bardzo silna. Mogę wam pomóc. Za ustaloną zapłatą. Podoba mi się ten człowiek. Rób swoje, wiedźminie. Może się dogadamy. Wnętrzności rozdziobały ptaki. A tutaj widzę ślady zębów. Dużego psa, może wilka. Zawsze tak zabija? Tylko tchórzy. Dla wojowników, ludzi prawdziwie mężnych, z sercem drapieżcy, ma godną śmierć. Kim albo czym jest ten duch lasu? Powiem ci, czym nie jest. Nie jest twoją sprawą. Jest zwykłym potworem. Morduje każdego, kto wejdzie na jego teren. Bardzo wyczerpujący opis. A jak wygląda wasz duch? Ktoś widział go na własne oczy? Nikt z żywych. Świetnie. Wszyscy jesteście bardzo pomocni. Dlaczego powiedzieliście, że ta istota mści się na was? Nasi dziadowie polowali z nożem i włócznią, a duchowi lasu podobały się takie łowy. Pozwalał nam żyć w spokoju i nigdy nie byliśmy głodni. Dawniej też zabijał. Ilu chłopców pomarło, próbując stać się łowcami? Po prostu odkąd myśliwi zginęli na wojnie, bestia stała się bardziej krwiożercza. Jesteśmy Ancrate. Za co inni płacą złotem, my płacimy życiem i krwią. Jesteśmy niewolnikami strachu, podsyconego przez takich ślepców jak ty. To nasz las i najwyższy czas skończyć z bestią. Starczy tego. Na pewno macie problem z potworem. Nie jestem tylko pewien, czy chcecie go rozwiązać. Chcemy. Przyjdź do mnie, to porozmawiamy o cenie za głowę bestii. Kłótnia nad trupem to za mało. Muszę się tu rozejrzeć i ustalić, z czym będę miał do czynienia. Nie postępuj pochopnie, zabójco. Nie jest jeszcze za późno na przywrócenie starego porządku. Sam zdecyduję, co trzeba zrobić. Na wszelki wypadek zacznijcie już zbierać pieniądze. Trop. Ciekawe, gdzie mnie zaprowadzi. Ślady cięć są wąskie i głębokie, jak zadane brzytwą. Połamane z dużą siłą, nie warto parować ciosów. I co, paskud?
opony albo zaznaczał terytorium. To leszy samiec, jest bardzo stary. Zaraz. Kogoś w wiosce. Miał zbyt wielu przyjaciół, co? Ludzie nie chcą patrzeć na taką śmierć, a kiedyś... Raz, kiedy byłem mały, Lugos Zajęcza Warga prowadził rajd na naszą wieś. Zastała ich cisza i mgła. Ledwo widziałem mojego ojca i wujów przyczajonych za drzewami. Pamiętam, jak odławiali jednego wojownika za drugim. A gdy otoczyli Zajęczą Wargę, chyba wolałby spotkać ducha lasu. Wasz duch to bardzo stary leszy. Jest groźny, ale raczej dam mu radę. To on zrobił z nas niepokonanych wojowników. Może nie wysłowiłem się jasno. Duch lasu to potwór. Cięty mieczem będzie krwawił i umrze, tak jak ty czy ja. On jest czymś więcej. Dzięki niemu lasy są pełne zwierzyny, a nasze kobiety rodzą silne dzieci. Za sprawą ducha lasu jesteśmy najlepszymi myśliwymi na wyspach. Nie każdy chłopiec, który ma zostać myśliwym, przeżywa uświęcony rytuał, to prawda. Ale czyż nie podobnie tworzy się Wiedźminu? Gdy staliśmy przy drzewie, powiedziałeś, że znasz jakiś sposób na powstrzymanie leszego. Trzeba wrócić na starą ścieżkę. Wejść do puszczy z nożem i włócznią. Stoczyć równą walkę i dowieść swojej odwagi. To mu się spodoba. Nasi przodkowie ustawili w lesie kamień przymierza. Złożyli na nim dar z trofeów i tak zawiązali pakt. Zrób to, co oni. Idź na południe wzdłuż strumienia. Poddaj się próbie ducha i spal w uświęconym miejscu ofiarę z serc wilków. Ciągle zastanawiam. Jeśli pójdziesz za... Właśnie się zastanawiałem. Dla mnie tak się wystroiłaś. Obejrzałem ślady w lesie. Wasz duch wie, jak zrobić wrażenie na intruza. Mówiłem, że lubi zabijać. Jestem prawie pewien, że to bardzo stary leszy. No, zwykły potwór. A nie mówiłem? Nie taki zwykły. Stanowi duże zagrożenie dla wsi i dla mnie, jeśli zdecydujecie się mnie wynająć. Złoto się znajdzie. Jest tylko jeden szkopuł. Leszy naznaczył jedno z was. Dopóki ta osoba żyje w pobliżu jego terytorium, potwora nie da się zabić ostatecznie. Odrodzi się, wcześniej czy później. To na pewno ktoś ze starszyzny. Pewnie Harald. Sam go słyszałeś. Twoje słowa nie wystarczą. Muszę sam odnaleźć naznaczonego. Ludzie ci nie uwierzą. Nie pozwolą obcemu nikogo oskarżać. Znajdź tego naznaczonego. Ja zajmę się resztą.
Muszę użyć wiedźmińskich zmysłów, żeby znaleźć osobę naznaczoną przez ducha lasu. Mam na ciebie baczenie. Gdzie zło znajdę, będę mienić to złe, a wrogów nie zostawię w dobie. Gdzie zło znajdę, będę mienić to złe, a wrogów nie zostawię w dobie. Wybrał tę dziewczynę. Zaraza. Witaj. Szacunek. Wiesz już, kto trzyma z potworem? To nie jest świadoma współpraca. Znamy starszyznę nie od dzisiaj. Każdy z nich oddałby własną... Zresztą nie ma co strzępić języka. Sam powiedziałeś, że najpierw trzeba zabić wspólnika potwora. Nikogo nie trzeba zabijać. Wystarczy, że naznaczone opuści wioskę. Jeśli nigdy nie wróci, to Leszy się nie odrodzi. Słyszeliście, zapowiedział Wiedźmin. Trzeba przegnać starszyznę i raz na zawsze będzie spokój. To nikt ze starszyzny. To kto? Dziewczyna, z którą rozmawiałeś. Trzeba ją przegnać, tam mówiłeś. Przecież ona jest jedną z nas. Dla dobra wsi swe. Wygnajcie ją! Niech wie, że nie może tutaj wrócić. Nigdy! Nie pójdziesz za nią? Myślałem, że ci na niej zależy. Nie wtykaj nosa w cudze sprawy! Zrobiłem, co musiałem zrobić. Teraz twoja kolej. Tutaj zaczyna się terytorium Leszego. Zanim go znajdę, muszę zniszczyć wszystkie totemy. Jesteś paskudny.
Leszy przyjął ofiarę. Widziałem słup dymu i taniec kruków na niebie. Teraz wszystko będzie po staremu. Przekonacie się w ciągu najbliższych dni. Ja zrobiłem, co do mnie należało. Czekasz na pieniądze, co? Nie bój się, mam dla ciebie złoto. Weź, zapracowałeś na każdą monetę. Wiesz, że młodzi chłopcy nadal będą umierać przy kamieniu przymierza, próbując stać się myśliwymi? Morderstwa nie skończą się, nigdy. Nie zapłaciłem ci za prawienie morałów. Wykonałeś. No i co, Harald? Za naszymi plecami płacisz Wiedźminowi, żeby wyniósł się i poniechał potwora. Skończyliśmy ze starszyzną. Zostałeś sam. Śmierć jest naturalną koleją rzeczy. Nie boję się jej. Odejdź stąd, Wiedźminie. Możesz zatrzymać pieniądze. Wszyscy jesteście siebie warci. Nie tobie nas oceniać. Znaj swoje miejsce, Wiedźminie. Uporałeś się z potworem, więc czas ruszać w drogę. Cokolwiek zrobicie, nic się nie zmieni. O tym przekonamy się sami. Bo widzisz, tutaj waży się nasz los, a ty? Ty tu jesteś tylko przejazdem.